na tym to się naprawdę nie znam. Wydaje mi się, że to jest skomplikowana sprawa, bo do tego typu działań nie da się nikogo zmusić. Więc to bardziej, i myślę, że w ogóle jeśli chodzi o dzieci, to co do nich mówimy, to co im przekazujemy, to oczywiście ma jakieś znaczenie, ale większe znaczenie dla dzieci ma to, co dorośli robią i jak dorośli robią. I w związku z tym, jeżeli oni mogliby zaobserwować, że nauczyciel jest osobą zrównoważoną, sam dba o to, żeby zachować wewnętrzny spokój i mówi o tym, i nie jest otyły, i że jest rozciągnięty i nie pali. I jeżeli on będzie po drodze mówił o tym, że on praktykuje, powiedzmy, coś w rodzaju tego, co ja opisałem, i nie wprost te dzieci będą miały takie praktyczne świadectwo, że praktykowanie tego, co możemy nazwać ćwiczeniami relaksowo-koncentrującymi, żeby nie wprowadzać jakiegoś elementu światopoglądowego, ma sens, to ja myślę, że jak on im zaproponuje taką czy inną technikę raz, drugi, trzeci i piąty, to może zadziałać. Natomiast jak nauczyciel będzie przychodził zaspany, zdyszany, z zespołem metabolicznym, denerwujący się z byle powodu i każe im przez 45 minut w tygodniu praktykować mindfulness, no to będą z tego żarty tylko. Dlatego wydaje mi się, że to jest kwestia stylu życia. Ja mówię tak, że czasami osoby, które się zajmują zdrowiem psychicznym, mają gorzej niż lekarze. Bo no stawiając sprawę może przesadnie brutalnie, no ale jeżeli miałbym być operowany przez chirurga, o którym wiem, że się nieetycznie zachowuje, ale ma świetną rękę, albo przez takiego, który jest super etycznym człowiekiem, ale kompletnie ma dwie lewe ręce, no to wybór byłby dosyć jasny i to, że on ma taki czy inny styl życia, jak jest sprawnym chirurgiem, bardzo by mi nie przeszkadzało. Pewnie by nie miało istotnego znaczenia na wybór. Natomiast jeżeli ktoś prezentuje pewien styl życia, a sam tego stylu życia, jeżeli ktoś propaguje pewien styl życia, a sam tego stylu życia nie prezentuje, to jest niewiarygodne. I tu jest problem ze zdrowiem psychicznym, z psychoedukacją, bo taki, że jest to wyzwanie również dla tego, kto to prowadzi. Żeby być wiarygodnym, trzeba dawać świadectwo, że to, czego się uczy, samemu się to przestrzega, wyznaje i jest się z tego zadowolonym.